kontekście szerszego środowiska biznesowego nasze działania definiują nas. To potężne przypomnienie stoickiego filozofa Marka Aureliusza podkreśla znaczenie czynów nad słowami. Powszechnie przyjmuje się, że motywacja napędza działanie, a emocje motywują motywację. Co jednak dzieje się, gdy początkowy entuzjazm słabnie? Jak możemy zmotywować się do działania, gdy inspiracja wydaje się tak odległa jak gwiazdy? Wszyscy doświadczyliśmy okresów, w których nasza motywacja słabła, a nasze cele wydawały się nieosiągalne, pomimo naszego pragnienia ich osiągnięcia. W tych trudnych czasach zasady stoicyzmu mogą pomóc nam nawigować naszą drogą naprzód. Głębokie nauki stoicyzmu zachęcają nas do spojrzenia poza nasze zmienne emocje i znalezienia w sobie głębszego, bardziej stabilnego napędu. Jak powiedział kiedyś stoicki filozof Seneka, plany zawodzą, ponieważ brakuje im jasnego celu. Kiedy człowiek nie wie, dokąd zmierza, każdy wiatr jest złym wiatrem. Jest to wezwanie do zdefiniowania naszego celu, wyznaczenia własnych celów i żeglowania po morzach życia z determinacją i mądrością. Dołącz do mnie i przeanalizuj 7 stoickich zasad, które pomogą Ci podjąć działania i poprawić swoje wyniki. Zasady te zilustrują stoickie podejście do pokonywania przeciwności losu, zmiany sposobu myślenia i rozpalania samozaparcia. Dostosowując nasze działania do cnót stoickich, możemy stać się wystarczająco odporni, aby nie pozwolić emocjom przeszkodzić w realizacji naszych celów. Zanim zaczniemy, rzucam Ci wyzwanie, abyś pozostał z nami do końca i nie przegapił żadnej z tych zasad w swojej podróży odkrywania siebie. Skorzystaj z tych stoickich rad i zastosuj je w swoich działaniach, rozwoju osobistym i życiu z niezachwianą determinacją. Numer 1. Zdyscyplinuj się. Filozofia stoicka przywiązuje dużą wagę do samokontroli, która służy jako zasada przewodnia, zachęcając nas do podejmowania działań i osiągania pełnego potencjału. Marek Aureliusz podkreślał znaczenie utrzymywania kontroli nad własnymi myślami i działaniami, stwierdzając, że umiejętność spokojnego reagowania na życiowe wyzwania jest kluczem do osiągnięcia prawdziwej wolności. Objęcie samodyscypliny pozwala nam przekroczyć ograniczenia naszych okoliczności i objąć wolność działania z celem i rozsądkiem. Pierwszym krokiem w rozwijaniu samodyscypliny jest uznanie własnej mocy. Wiąże się to z uświadomieniem sobie, że możemy kontrolować nasze życie poprzez samodyscyplinę. Zarządzając naszymi popędami, pragnieniami i lękami, możemy wykorzystać je na naszą korzyść. Zapewnia to niezawodną kotwicę, która prowadzi nas z powrotem do naszych celów, gdy pojawiają się przeszkody. Rozwój samodyscypliny wymaga ciągłego powracania do tego, co dobre i właściwe. Epiktet zalecał powtarzanie dobrych działań, aż staną się one drugą naturą. Każdy dzień powinien rozpoczynać się od okresu introspekcji, podczas którego powinieneś zastanowić się nad swoimi podstawowymi przekonaniami, wyznaczyć cele zgodne z Twoimi najwyższymi ideałami i zaangażować się w działania, które testują Twoją siłę woli w możliwy do opanowania sposób. Z czasem te codzienne akty dyscypliny przyczyniają się do rozwoju silnego charakteru. Stoickie podejście do samodyscypliny charakteryzuje się wyzwaniami, niepowodzeniami i szansą na nowy początek. Seneka dostrzegał wartość tych prób, twierdząc, że stajemy się bardziej skuteczni i odporni, gdy stawiamy czoła naszym słabościom. Jego nauki na temat samodyscypliny pokazują odporność ludzkiego ducha, zachęcając nas do wytrwałości i dążenia do ciągłego doskonalenia. W związku z tym samodyscyplina nie jest jedynie sposobem na zwiększenie produktywności, ale raczej głęboką praktyką duchową. Jest to zobowiązanie do życia w zgodzie z naturalnym porządkiem i naszym miejscem w nim. Jest to ciche postanowienie działania w sposób uczciwy, honorowania naszych zobowiązań wobec siebie i innych oraz realizowania naszych celów z niezachwianym zaangażowaniem. Rozważając stoickie lekcje samodyscypliny, musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy wzmocnić naszą determinację do działania i dostosować nasze codzienne praktyki do wartości, które są nam drogie.
Ważne jest, aby pamiętać, że kultywowanie samodyscypliny jest kluczem do odblokowania naszego prawdziwego potencjału, przekształcenia myśli w czyny, a aspiracji w rzeczywistość. Numer 2. Przestań zwlekać i być leniwym. Prokrastynacja i lenistwo często hamują nasz postęp w kierunku mądrości i cnoty. Kwestie te wykraczają poza zakres naszych zadań, a także utrudniają nasz rozwój jako racjonalnych i cnotliwych jednostek. Ścieżka najmniejszego oporu prowadzi do tego, że największy potencjał pozostaje niewykorzystany. Stoicyzm oferuje jednak potężne rozwiązanie. Kluczem do przezwyciężenia prokrastynacji i lenistwa jest uznanie, że chwila obecna jest wszystkim, co mamy. Marek Aureliusz radził, aby podchodzić do każdego dnia tak, jakby był naszym ostatnim, ponieważ śmierć jest nieunikniona. Epiktet podkreślał, że jednostki mają moc kształtowania własnego losu poprzez swoje działania. Zachęcał nas do postrzegania zwlekania i lenistwa nie jako nawyków, ale jako wyborów sprzecznych z naszą wyższą naturą. Aby przezwyciężyć te nawyki, konieczne jest zaakceptowanie dyskomfortu jako katalizatora rozwoju i podejście do pracy z uważnością i celem. Seneka podkreślał ograniczony czas, jaki mamy, i bezcelowość odkładania naszych wysiłków na później. Zauważył, że chociaż bardzo dbamy o ochronę naszej własności przed kradzieżą, pozwalamy sobie i innym bezkarnie kraść nasz czas. Aby temu przeciwdziałać, Seneka zalecał uporządkowane życie, w którym każdy dzień jest celowo przydzielany, a rozpraszacze są rozpoznawane jako złodzieje, którymi są. Przyjęcie stoickiego sposobu myślenia w celu przezwyciężenia prokrastynacji i lenistwa obejmuje przyjęcie dyscypliny jako wyzwolenia, praktykowanie uważności i pamiętanie, że nasz czas jest ograniczony. Przyjmując takie podejście, nie tylko przezwyciężamy te nawyki, ale także zbliżamy się do ideału mądrego i cnotliwego stoickiego mędrca, osiągając nasz pełny potencjał. Numer 3. Uczyń z dobrych nawyków nawyk. W kontekście filozofii stoickiej, która kładzie nacisk na kultywowanie cnoty i mądrości, rozwój dobrych nawyków pokazuje naszą zdolność do zmiany i rozwoju. Te nawyki, codzienne rutyny i praktyki, które wybieramy, to nie tylko działania. Są one odzwierciedleniem naszych najgłębszych zobowiązań wobec nas samych i otaczającego nas świata. Nawyki te stanowią nici, które składają się na tkaninę dobrego życia, a każdy ściek jest krokiem w kierunku osiągnięcia naszego pełnego potencjału. Czym są dobre nawyki, które stoicy z taką pasją promują? Są to działania, które są zgodne z naszą racjonalną naturą i przyczyniają się do naszego dobrego samopoczucia, takie jak uważność, wdzięczność i akty życzliwości. Zdyscyplinowane dążenie do wiedzy, rozwój odporności w obliczu przeciwności losu oraz oddanie sprawiedliwości i uczciwości w naszych kontaktach. Nawyki te wzmacniają duszę i zapewniają dostęp do bogactwa mądrości i spokoju. Aby zintegrować te pozytywne nawyki z naszym codziennym życiem, konieczne jest podjęcie świadomej decyzji, aby robić to konsekwentnie. Marek Aureliusz nauczył nas, że doskonałość nie jest działaniem, ale nawykiem. Istotne jest, aby na początku każdego dnia poświęcić czas na refleksję nad cechami, które chcemy wykazywać, wykonywać dobre uczynki, szukać wiedzy i dbać o nasze ciała i umysły. Epiktet, zawsze pragmatyk, podkreślał, że droga do cnoty polega na ciągłym doskonaleniu, a nie na absolutnym osiągnięciu. Celem dobrych nawyków nie jest osiągnięcie doskonałości, ale stanie się lepszą wersją samego siebie. To właśnie w dążeniu do tych praktyk i konsekwentnym dążeniu do powrotu do nich, nawet gdy się nie udaje, odnajdujemy rozwój. Seneka podkreślał wartość czasu jako naszego najcenniejszego zasobu. Radził nam, abyśmy strzegli naszego czasu i poświęcali go na działania, które nas wzmacniają, a nie osłabiają. Takie zaplanowane wykorzystanie czasu zapewnia, że nasze dobre nawyki nie są tylko aspiracją, ale integralną częścią naszego codziennego życia. Podążanie za stoicką radą rozwijania dobrych nawyków wiąże się ze świadomym działaniem i refleksją. Jest to zobowiązanie do kształtowania naszego życia na wzór cnoty i urzeczywistniania naszego potencjału.
próbując zintegrować te nawyki z naszą rutyną, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że każdy dzień stanowi okazję do wywarcia pozytywnego wpływu i ukształtowania naszego charakteru zgodnie z zasadami stoickimi. Przyjęcie tych korzystnych nawyków nie tylko zachęci do działania, ale także doprowadzi do satysfakcjonującego i spokojnego życia. Numer 4. Zamień wyzwania w możliwości. Życie to podróż, często naznaczona wieloma wyzwaniami. Każda osoba podchodzi do tej drogi na swój własny sposób. Niektórzy odwracają się, gdy sytuacja staje się trudna, podczas gdy inni stają na wysokości zadania. Stoicyzm, zarówno jako filozofia, jak i sposób na życie, uczy nas postrzegać te problemy jako okazję do rozwoju jako ludzie. Weźmy pod uwagę Epikteta, który urodził się jako niewolnik i był ograniczony ograniczeniami swoich czasów. Jednak w tych ograniczeniach odnalazł głęboką wolność myśli, woli i ducha. Epiktet nie tylko znosił swoje trudności, przekształcił je w źródło mądrości. Nauczał, że nasze reakcje na życiowe wzloty i upadki determinują naszą mądrość. To trudności czynią nas tym, kim jesteśmy, a nie sytuacje, w których się znajdujemy. Przyjęcie przeciwności losu jako nauczyciela ujawnia główną ideę stoicką. Każde wyzwanie zawiera ziarno równych lub większych korzyści. Jako współcześni poszukiwacze mądrości, jak możemy zastosować tę starożytną lekcję? Kiedy stajemy w obliczu wyzwania, zatrzymajmy się i zastanówmy, czy stanowi ono okazję do rozwinięcia cierpliwości, odporności i empatii. Każde wyzwanie zmusza nas do rozwoju, przekraczania naszych postrzeganych granic i ujawniania ukrytego w nas potencjału. Przyjmując tę stoicką zasadę, przynosimy korzyści nie tylko jednostce, ale także osobom wokół niej, demonstrując odwagę, wzrost i niezachwiane zaangażowanie w rozwój osobisty. Dlatego pamiętaj o mądrości Epikteta. Postrzegaj każde wyzwanie jako okazję do rozwoju i inspirowania ludzi wokół ciebie. Każde wyzwanie stanowi okazję do rozwijania odporności i charakteru. Wykorzystując te momenty, możesz uzyskać wgląd w swoje prawdziwe możliwości i mocne strony. Numer 5. Zaczynaj od małych kroków. Nawet najbardziej ambitne podróże zaczynają się od jednego małego kroku. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie zaczynania od małych kroków, co jest szczególnie istotne, gdy chcemy coś zmienić lub wkroczyć na nową ścieżkę. Weźmy pod uwagę Zenona z Citium, założyciela stoicyzmu. Jego filozoficzna podróż rozpoczęła się nie od wielkich deklaracji, ale od jednego kroku do księgarni. Jego inspiracją były dzieła Sokratesa i zrobił pierwszy mały krok w kierunku stworzenia filozofii, która wpłynie na pokolenia. Ten początkowy, choć znaczący krok położył podwaliny pod późniejszy rozwój stoicyzmu. Ważne jest, aby uznać, że każdy postęp, niezależnie od jego skali, zaczyna się od jednego kroku. Oznacza to uznanie, że nie jest konieczne zobaczenie całej ścieżki przed wyruszeniem w podróż. Każdy mały krok stanowi zobowiązanie do rozwoju i postępu. Z czasem te małe kroki składają się na znaczący postęp i głęboką zmianę. W praktyce podejście to polega na wyznaczaniu małych, osiągalnych celów, które są zgodne z naszą większą wizją. Marek Aureliusz zalecał dzielenie zadań na łatwe do wykonania części i skupianie się na tym, co można zrobić natychmiast. To pragmatyczne podejście pozwala nam przezwyciężyć prokrastynację i inercję, sprawiając, że postęp wydaje się osiągalny, a nie przytłaczający. Stoickie podejście do robienia małych kroków jest cenną lekcją pokory, cierpliwości i wytrwałości. Służy jako przypomnienie, że wielkość buduje się stopniowo poprzez konsekwentne, małe działania. Przyjęcie tej filozofii pozwala nam stworzyć stabilną i zrównoważoną ścieżkę do naszych celów, kierując się mądrością tych, którzy byli przed nami. Numer 6. Oderwij się od wyników. W świecie, w którym sukces jest często mierzony wynikami, stoicyzm oferuje odświeżającą perspektywę. Skup się na procesie, a nie na wynikach. To przesunięcie uwagi pozwala nam skupić się na chwili obecnej, zamiast być pochłoniętym niepokojem o wyniki. Rozważ mądrość Epikteta, który nauczał, że chociaż możemy kontrolować nasze działania, nie możemy kontrolować wyników.
Ta stoicka zasada zachęca nas do inwestowania naszej energii w to, co możemy kontrolować, nasze wysiłki, nasze postawy i nasze działania, przy jednoczesnym porzuceniu niepokoju o wyniki. Przyjmując takie podejście, możemy uwolnić się od emocjonalnego zamieszania związanego z sukcesem i porażką i znaleźć spokój w działaniu, które robimy najlepiej, jak potrafimy. W praktyce oznacza to podejście do naszych celów z dystansem i zaangażowaniem. Poświęcamy się w pełni naszym zadaniom, dając z siebie wszystko, ale pozostajemy oderwani od ostatecznego wyniku. Ten dystans sprzyja odporności, pozwalając nam odzyskać siły po niepowodzeniach i kontynuować naszą podróż z nową energią. Marek Aureliusz również podkreślał tę zasadę w swoich medytacjach. Przypominał sobie, że jego obowiązkiem jest działanie w cnotliwy sposób i pozostawienie rezultatów naturalnemu biegowi wydarzeń. Stoickie oderwanie się od wyników nie jest rezygnacją, ale głęboką akceptacją nieodłącznej niepewności życia. Jest to wezwanie do skupienia się na naszych działaniach i wartościach, ufając, że wyniki same o siebie zadbają. Przyjęcie tej stoickiej lekcji sprzyja poczuciu wewnętrznego spokoju i odporności. Uczymy się znajdować radość w procesie, w akcie dążenia i rozwoju, zamiast skupiać się na wyniku końcowym. Ta zmiana perspektywy zapewnia potężne narzędzie do poruszania się po wzlotach i upadkach życia z wdziękiem i spokojem. Numer 7. Oderwanie od wyników, refleksja i doskonalenie. Filozofia stoicka kładzie silny nacisk na autorefleksję i ciągłe doskonalenie. Praktyka ta nie polega na samokrytyce, ale na uczciwej ocenie i rozwoju. Seneka podkreślał wartość regularnej samokontroli, procesu, który pozwala nam ocenić nasze działania, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i docenić nasze osiągnięcia. Aby włączyć refleksję do naszej codziennej rutyny, konieczne jest zarezerwowanie czasu na przegląd naszego dnia, naszych działań i naszych myśli. Jest to idealna okazja do postawienia pytań takich jak: czy działałem zgodnie z moimi wartościami? Czy poczyniłem postępy w realizacji moich celów? Czego mogę się nauczyć z dzisiejszych doświadczeń, które wpłyną na moje przyszłe działania? Taka praktyka umożliwia głębsze zrozumienie siebie i swoich działań, co z kolei ułatwia ciągły rozwój. Jak uczą nas stoicy, doskonalenie jest podróżą przez całe życie. Polega na dążeniu do bycia lepszą wersją siebie każdego dnia, kierując się naszymi wartościami i zasadami. To zaangażowanie w samodoskonalenie nie jest napędzane pragnieniem doskonałości, ale prawdziwym pragnieniem rozwoju i pozytywnego wkładu w otaczający nas świat. Przyjęcie tej stoickiej praktyki refleksji i doskonalenia pozwala nam wejść na ścieżkę ciągłego rozwoju. Uczymy się z naszych doświadczeń, świętujemy nasze postępy i pozostajemy zaangażowani w naszą podróż samopoznania i samodoskonalenia. Praktyka ta wzbogaca nasze życie, umożliwiając nam czynienie postępów w kierunku stawania się najlepszą wersją siebie każdego dnia. Kończąc ten kurs na temat mądrości stoickiej, przypominamy sobie, że ścieżka do działania i samodoskonalenia jest głęboko powiązana z zasadami samodyscypliny, uważności i odporności. Stoicyzm uczy nas, że nasz największy potencjał tkwi w nas, czekając na realizację poprzez konsekwentny wysiłek, refleksję i zaangażowanie w cnotę. Przyjmując te lekcje, możemy przezwyciężyć życiowe wyzwania z wdziękiem, celem i niezachwianą determinacją, przekształcając nasze aspiracje w rzeczywistość, a nasze działania w świadectwo naszego prawdziwego potencjału. Jeśli do tej pory obejrzałeś wideo, daj nam znać w komentarzach. Jeśli nie wiesz, co napisać w komentarzach, możesz napisać stoicki duch. Czytamy komentarze jeden po drugim. Dziękujemy i życzymy miłego dnia.